Cześć, tu Magda. Postanowiłam skorzystać z chwili czasu, którą mam i pokazać Wam swoje ostatnie projekty. Mam takie poczucie, że to będą już chyba ostatnie prace, które będę Wam pokazywała, dlatego że w poniedziałek będziemy z Panem Doktorem podejmowali decyzję o terminie rozwiązania, bo Maxowi jest bardzo dobrze w brzuchu mamy, nigdzie się sam nie wybiera. I co, najprawdopodobniej nie sądzę, że w trakcie tygodnia się już położę, bo w międzyczasie zboży ciało, ale myślę, że na koniec przyszłego tygodnia już będę w szpitalu, więc nie wiem, czy coś jeszcze mi się uda wyskrapować w tym czasie. Chociaż znając mnie, to może być różnie, tym bardziej, że mi akurat skrapowanie bardzo pomaga się nie stresować i odpoczywać. I nie myśleć przede wszystkim ciągle o tym, kiedy nasze dziecko przyjdzie na świat. I jak bardzo jestem tym faktem zestresowana. Tak czy siak, na pewno mam jeszcze jeden projekt albumu, taki dość niestandardowy do wykonania, a właściwie taki, którego jeszcze nie robiłam. Ale to jeszcze się muszę zastanowić, czy dam radę po prostu go zrobić, czy nie. Natomiast tak na szybko chcę Wam pokazać na pewno dwa boksy, które w ostatnim czasie zrobiłam, plus dwie metryczki. Też jeszcze miałam do wykonania takie pudełko jako prezent dla księdza od dzieci komunijnych, ale z ubiegłego roku, czyli tych, które miały w tym roku rocznicę. I to było pudełko na płytę ze zdjęciami plus właśnie zdjęcie 15x21, ale stwierdziłam, że nie będę kręcić odrębnego filmu, tym bardziej, że rocznica już była, to pudełko też już dawno zostało wręczone i nie bardzo wtedy miałam czas, żeby dodatkowo jeszcze coś nagrywać i robić zdjęcia, więc sobie już po prostu darowałam, tym bardziej, że to właściwie taki bardzo prosty projekt. Okej, słuchajcie, zacznę od tego boksa komunijnego. Oba boksy są w ogóle na bazach Goodbox, nosidła też są Goodboxowe. I tak, zaczynamy od pudełka na Komunię Świętą. Komunia jest teraz w najbliższą niedzielę. Korzystałam z kolekcji Lemon Crafta, obie kolekcje to są kolekcje Lemon Crafta, Forget Me Not i Go Summer Blue. Na nosidełku mamy bardzo prostą kompozycję, papierowe różyczki, plus do tego kłosy i listki. I to właściwie tyle. Może ja sobie w ogóle też odłożę to już na drugie biurko. Boks oczywiście 10 na 10 cm z okienkiem, bo taki nie bardzo się podobał. I słuchajcie, co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Jeżeli chodzi o owieczko, to jest kokarda według tutorialu Asi Szulik, który Wam wrzucę, dlatego że uważam, że to jest bardzo dobry tutorial. Świetnie się ta kokarda tiulowa prezentuje, plus kompozycja z kwiatów. Mamy kwiaty wiśni i jabłoni chyba, plus listki. Dwa rodzaje. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o samo owieczko. Natomiast jeśli chodzi o boks, to tak. W centralnej części mamy kielich z hostią i kompozycję z kwiatów, plus informacja o tym, czyja to komunia, kiedy jest jej termin, bardzo krótkie życzenia, plus miejsce na kieszonka na pieniążki. Na tych trzech klapkach mamy tylko bardzo prostą kokardkę z zielonego sznurka, takiego woskowanego. Plus to jest odcisk, który sobie sama zrobiłam z masy plastycznej. I co? I to tyle. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o boks na pierwszą komunię świętą. Wyjątkowo nie na bazie białej. Chciałam przetestować też inne, ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że to niczego nie zmienia. Ja jestem bardzo zadowolona z jakości tych baz. Naprawdę są świetne, bardzo je gorąco polecam. Zostało mi już ich bardzo niewiele do wykorzystania. Drugi projekt to jest projekt urodzinowy dla dziewczynki na siódme urodziny. Powiem Wam, że miałam z tym kłopot.
bo długo się w ogóle zastanawiałam nad tym, jak ten boks wykonać. I może dlatego, że takie projekty boksowe dla dzieci to nie jest też coś, co robię często i tyle. Z reguły ostatnio najczęściej to są albumy. Ale do rzeczy, słuchajcie, tym razem na różowej perłowej bazie. Papiery, które wykorzystałam, to obie kolekcje są z Mindaya. I to jest Birdsong, ta to jest Seventh Heaven, ostatnia. I przewija się motyw koronki i motyw tego sznurka w tej pracy. Otwieramy. Nie wiem, czy tak macie, słuchajcie, czy tak nie macie. Ja tak mam. Czasami. To jest pierwsza praca od bardzo dawna, gdzie będę miała straszną trudność, żeby ją oddać. W tym sensie, że może jestem niezgromna, ale po prostu też ze względu na sentyment do tych kolekcji, na to, że ja sama w ogóle bardzo lubię takie kolory. Mam kłopot. Najchętniej bym sobie po prostu to pudełko zostawiła dla siebie, albo zrobię sobie drugie takie samo, bo tak bardzo mi się podoba. Nawet ostatnio się śmiałam do mojego męża, że kurczę, zrobię sobie takie samo dla siebie na Dzień Matki. Taki sobie tam sama po prostu dla siebie prezent. No ale dobra, do rzeczy. Jeśli chodzi o wieczko, tak jak mówiłam, przewija się ten motyw koronki, przewija się ten motyw sznurka plus. Ja nigdy tego nie zapamiętam, słuchajcie. Nie wiem, ja muszę sobie to chyba wytatuować albo wypisać na czole, nie wiem, gdzieś przykleić po prostu, co to jest. To są ćwieki. 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 Więc to jest ćwiek z motylkiem. Tu jeszcze mamy tak, papier kraftowy, trochę jakby ta podstawa jest zrobiona też na kolekcji Birdsong. Te elementy są elementami z kolekcji już Seventh Heaven, to też jest z kolekcji Seventh Heaven. Prezent i te piórka są z kolekcji Piątku 13, jeszcze dodatkowo zapomniałam w ogóle, że tu jest jeszcze trzecia kolekcja, ale tylko w postaci właśnie elementów do wycinania, czyli piórka plus prezent, kolekcja Cute & Co. Piątku 13. Kwiat z foamiranu Ewy Konstancji, które jeszcze gdzieś mi się zawieruszyły, już po prostu wyczerpują mi się zapasy tych jej pięknych kwiatów. Plus też właśnie od Ewy Konstancji te jagódki i kawałek koronki i ta cała kompozycja. W niektórych miejscach, zarówno na tych kartach, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, zarówno na tych kartach, zarówno na kartach, jak i tutaj na tym słoiczku, jak i na tych piórkach przypomniało mi się, że mam Jelly Roll i przypomniało mi się, że mam Glossy Accents. Więc je wykorzystałam. No i to tyle, jeśli chodzi o kompozycję na wieczku. Jeśli chodzi o wnętrze, to mamy tak naprawdę też bardzo proste. Na ciasteczkach mamy zrobione konstrukcje z informacją od kogo, że jest to od mamy chrzestnej z rodziną, imię dziewczynki. Tutaj wykorzystałam właśnie te elementy z kolekcji Piątku 13. One też są pociągnięte i jelly rollem, i tutaj gdzieś jest właśnie glossy i pojawia się Nouveau Drops, zarówno tutaj na tym prezencie, jak i też tutaj na tym prezencie, także to się wszystko fajnie błyszczy, mieni, pomyślałam sobie, że w ogóle takie to jest strasznie cukierkowe i ze względu właśnie na tą cukierkowość to stwierdziłam, że zrobię sama muffinka. Spód jest według takiego samego po prostu pomysłu jak rozety. I później wewnątrz po prostu wykorzystałam wypełnienie z jakiegoś starego misia, takie flizelinowe, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie sobie tam po prostu zrobiłam taką kulkę i tu mamy jeszcze koronkę, tutaj ten pasek taki z różami w szarym kolorze, delikatnie posypany też brokatem i prawdziwa świeczka. I tak pomyślałam sobie, że fajnie taki muffinek będzie wyglądał w centrum, więc więc tak to wygląda, jeśli chodzi o boksy. No i jakby dwie rzeczy, które jeszcze Wam chcę pokazać, to są metryczki. To są metryczki dla rodzeństwa, ale muszę Wam powiedzieć, że w ogóle ugruntowałam się w takim przeświadczeniu,
Ja metryczek robię mało w ogóle, robię je rzadko i to też głównie dlatego, że ja bardzo lubię robić boksy i bardzo lubię robić albumy. Coś mi się tu pogięło. Bardzo lubię robić boksy, bardzo lubię robić albumy. Lubię też robić pudełka. No, jakoś tak, takie mam poczucie, że to jest taki mój obszar, który sprawia mi największą radość. Natomiast jeśli chodzi o metryczki, to je robię, bo proszą mnie o to po prostu znajomi. Ale żebym była jakoś szczęśliwa bardzo, to chyba nie. To jest, słuchajcie, metryczka dla chłopca. Między rodzeństwem w ogóle jest 11 lat różnicy. To jest metryczka dla chłopca, także to już jest taki duży chłopak. Jest wielbicielem piłki nożnej, dlatego jakby motyw przewodni, jak widzicie, to jest piłka nożna. Tutaj mamy boisko, mamy piłkę, na koszulce wydrukowałam właśnie jego datę i godzinę urodzenia oraz wymiary plus imię. Metryczka ma 23 na 23 cm w głębokiej ramce. No i tak, nie wiem, co można więcej opowiadać o metryczce. Wszystkie naklejki robiłam sobie sama. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tą metryczkę. A druga to metryczka dla dziewczynki, która będzie teraz niedługo kończyła roczek. Ta sama ramka też głęboka. Tutaj mamy... tak, mamy po pierwsze rozetki z koronką i z różnymi sznurkami i kokardkami. To zdjęcie to są oryginalne stópki Kaliny. Tutaj zrobiłam sobie po prostu baner w Canwie z jej imieniem, wycięłam sobie wykrojnikiem. Te elementy to są diecuty, już nie pamiętam, czy to jest z fabryki dekoru, czy z Scrap a Cup. Wydaje mi się, że Scrap a Cup, kolekcja diecutów, ale mogę się mylić, więc nie dam sobie za to uciąć głowy. No i drewniane spinacze, co jeszcze? Właściwie, no i jeszcze mamy bociana z serii chipboardowych naklejek do kolekcji Little You Girl. Tak, jeszcze gdzieś mi trochę tych naklejek zostało, często wykorzystywałam je w albumach dziecięcych. No i to tyle, tak prezentuje się rameczka. Słuchajcie, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Oczywiście jak zwykle będę Wam dziękować za to, że jesteście ze mną i że poświęciliście te swoje kilkanaście minut, żeby obejrzeć moje prace i żeby mnie posłuchać. Jestem Wam naprawdę za to bardzo, bardzo wdzięczna. Życzę Wam oczywiście fantastycznego weekendu. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zobaczyć. Trzymajcie proszę bardzo mocno kciuki za nas. To po pierwsze. Po drugie, trzymajcie też kciuki za to, żeby jednak udało mi się mimo wszystko skrapować po urodzeniu synka. Mam nadzieję, że znajdę na to czas, bo po prostu bardzo to kocham. I ściskam Was oczywiście bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy.